Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie i Halo Dzisiaj znowu sobie pogadamy na zadany temat A temat jest taki dość poważny I to jest coś o czym myślałem bardzo długo No bo tutaj będę wchodził trochę na Rejony, które No bardzo łatwo jest siedzieć przed monitorem I się mądrzyć, a nad którymi głowią się Super spece w wielkich firmach Aczkolwiek no powiemy sobie dzisiaj Dlaczego Tak trudno jest kontynuować Halo No więc Halo, czym jest podstawowy Zamysł? Halo to jest Kosmiczna przygoda z własnym motywem przewodnim. Tym motywem przewodnim zwykle jest walka z dużo groźniejszym przeciwnikiem, wiecie, Spartani i tak dalej. I to zostało rozwinięte w idealny sposób, w idealnej kompozycji z tymi przeciwnikami, których mieliśmy, z tą mitologią świata, którą mieliśmy, z historią całą wprowadzoną. Zostało to rozwinięte idealnie w trylogii gier. I z tego co mnie się wydaje, to rozbudowując główną serię, historię Halo po, Tą trylogię dopowiadamy trochę, już zbyt wiele rzeczy i nadbudowujemy, dodajemy rzeczy, które mogą niekoniecznie pasować, niekoniecznie się tak dobrze sprawdzić, jak wprowadzały się elementy w oryginalnym koncepcie, na przykład przeciwnicy. Wszyscy się pewnie zgodzimy, że z trójki przeciwników kowenanci, Potop i Prometeanie. To prometanie są najgorszym, najmniej lubianym elementem, typem przeciwników, z jakimi walczymy w całej serii. No bo tak to właśnie jest, jeżeli chcemy sięgać, no wiadomo, nazwa Reclaimer Trilogy, czyli teraz Reclaimer Saga, sama sugerowała, że będziemy sięcować. Jak najdalej w przeszłość, no, hasłem przewodnim kampanii Halo 4 było Ancient Evil Awakes, czyli no, coś starożytnego, starszego od rzeczy poznanych w trylogii się pojawiło no i w całym tym hmm, koncepcie sięgania jak tam, na, jak najdalej postawiono na Forerunnerów i ich technologię no i Prometanie są tego pochodną, mamy coś super nowoczesnego co przeleżało pod ziemią nie wiadomo ile i wydaje mi się, że gdzieś na poziomie hmm, Halo 5, to był ten etap, kiedy wprowadzono o jedną rzecz za dużo. No bo mamy. Yy, no, no to może przejdziemy już yy, do tego, do głównego powodu. Dlaczego tak ciężko kon, kontynuować Halo? Bo ponieważ yy, kiedy Halo się pojawiło, to była jedna książka, plany na jakiś komiks, na kontynuację, i robimy praktycznie co chcemy. Były tam chęci Bungie, żeby. Trochę to tak trzymać w garści, żeby nie, nie rozdawać tego na wszystkie strony, żeby y, w, mieć kontrolę nad tym kanonem, i on rósł. Ten kanon powstawał, można było budować do przodu, do tyłu, po boki, wszędzie. Ale teraz, kiedy mamy wielkie encyklopedie, Halo kiedy mamy wielkie strony fanowskie poświęcone lore tego świata, to wszystko jest opisane. Naprawdę, obecnie. Ciężko jest wkleić cokolwiek w tę całą historię, żeby to było odpowiednio wiarygodne. I ich technologia, konflikt z prekursorami, z dawnymi ludźmi z pierwszymi rasami kosmicznymi pierścienie Halo, światy tarcze, to wszystko jest naprawdę jak najbardziej do zaakceptowania i możemy na tym budować. Można stworzyć świat tarcze, w której będzie fabryka superfloty forerunnerów, którą wykorzystamy jako fabuły Halo Warsów. Spoko, możemy wrócić polecieć na arkę w Halo 3, Halo Wars 2, która jest obiektem, konstruktem tworzącym pierścienie Halo. Musiało coś takiego w świecie gry istnieć. O, był kompozytor. Kompozytor bardzo, bardzo fajnie. No, to jest dobry pomysł, żeby stworzyć takich właśnie Prometean walczących odpo odpornych na potop. To dalej się wpisuje w świat. Ale kiedy dodajemy kolejną super broń, którą nigdy nie słyszeliśmy, żeby Forerunnerzy yy, używali za swoich czasów, kiedykolwiek, nie było żadnych śladów. Tylko nagle wielkie guardiany się pojawiają yy, w galaktyce no to, to już trochę uważam, że to był ten element za dużo, on był trochę za bardzo, no on był źle wprowadzony, za szybko, bez odpowiedniej podbudówki i to jest coś, co, no, czemu trzeba by poświęcić trochę więcej miejsca w albo osobnej grze, która aż tak bardzo by nie skupiała się wokół Chifa relacji z Cortanu i kontynuowaniu wielkiej sagi, albo w ogóle w kolejnej wielkiej opowieści w tym świecie, a nie w tej jednej grze. Wyciągnięto jest z kapelusza i praktycznie no, nie znaleziono im odpowiedniej motywacji, motywacji do wplecenia ich w scenariusz oraz nie pokazano odpowiednio ich siły. Więc uważam, że to jest moment, no halo 5 to tak, to jest moment, kiedy twórcom z Free for Free Industry zaczynają się trochę podwijać nogi. I teraz ogólnie ten świat jest dość mocno rozwodniony. Mamy bardzo mało oryginalnych Spartan. Mamy nowych Spartan, czwartej generacji, którzy nie są tak bardzo lubiani. To jest trochę tak jak przejście z oryginalnej trylogii Star Wars do Prigwelli Lucasa. Są Jedi, i tu są Jedi, ale tam Jedi jest, wiecie, 50 na film, a nie jeden na yy, całą trylogię. Więc już. To, że każdy może być Spartaninem, to, że Spartan możemy naprodukować ile chcemy, to to już nie robi takiego wrażenia. Nie mamy aż takiego szacunku do Spartan czwartej generacji, jak do Spartan drugiej generacji. Oni nie mają aż tak bardzo yy, rygorystycznego treningu, nie są tak bardzo wyjątkowi, jak Spartanie drugiej generacji, nie są związani z takimi moralnymi kontrowersjami, jak Spartanie drugiej generacji, więc to są elementy, które trochę rozwodniły ten świat i którym brakuje elementów na na takim poziomie jak, w, jak poprzednio, jak to zaserwowało Banji w swoich pierwszych trzech grach z tego świata. I teraz uwaga: moje siedzenie przed monitorem i mądrzenie się w internecie. Jak ja bym pociągnął dalej Halo? To jest zupełnie autorski pomysł, który no teraz rzucam teraz do dyskusji. Uważam, że należy porzucić w dużej mierze to, co mamy teraz, zakończyć te fabułę z Cortano, z Guardianami, ze wszystkim. Porzucić Master Chiefa, gdzieś go najpierw właśnie wysłać w kosmos. Halo 3 to było bardzo dobre zakończenie dla Master Chiefa i zafundować mu coś analogicznego, tylko żeby nie wiem, poświęcił się i został uwięziony w kryptum albo w świecie tarczy gdzieś w środku, żebyśmy zostali odcięci od niego i żeby to było takie wielkie poświęcenie, żeby on, wiadomo, mógł trafić yy, na kolejne strony, kolejnych podręczników, bo już wiadomo, że podręczników do historii, bo już wiadomo, że on tam ma swoje miejsce. Pozbyć się starych Spartan, Prometean, Covenantów, tego wszystkiego, porzucić to i oddalić akcję bardzo daleko w przód. Mój pomysł opiera się na czymś, co rzucałem kiedyś na fanpage na Facebooku na fragmencie z książki Halo New Blood, którą omawiałem tutaj na kanale, kiedy Bak pytając się, przechodząc w ogóle zmiany na Spartanina, pyta, zapytał się kogoś tam z personelu. Jak to wpłynie na długość jego życia? Jak zmiana Spar Spartanina wpłynie na długość jego życia? Ile będzie żył? Będzie żył tyle, ile zwykły człowiek? Krócej, dłużej? Jak to wszystko wyjdzie? To są rzeczy, które chcielibyśmy wiedzieć, pisząc się na taką imprezę. No i jaka była odpowiedź? Odpowiedź była jedyna słuszna. Nie wiem. Jeszcze żaden Spartanin nie umarł ze starości. Wszyscy Spartanie drugiej generacji, którzy nie dożyli do tego momentu w historii, polegli na Rijcz, na innych miejscach, a ci co wiadomo przeżyli to dalej żyją dalej są na służbie, tak samo czwórki czwórki są zbyt świeże żeby y, myśleć w ogóle o emeryturze więc oddalić naprawdę daleko w czasie akcje stworzyć nowych kowenantów żeby to się nie nazywali kowenantami żeby nie bazować na starych pomysłach zaprojektować nowych kosmitów których odkryjemy, z którymi się wejdzie w nowe relacje którzy będą mieli swój własny powód żeby y, rozwalić o obecny porządek rzeczy ludzi elitarnych widzę zwłaszcza tutaj yy, bardzo duży potencjał, żeby sojusz z elitarnymi został zachowany, inni to tam zawadzają mi trochę ale stworzyć kolejne przymierze no bo yy, Halo jest zbyt bogatym i zbyt dobrze rozwiniętym światem, żeby iść w pojedyncze rasy, które rozwalają wszystko, rozwalają kosmosy, ale takie przymierze było bardzo dobrym pomysłem kiedyś i można by do niego wrócić, tylko trzeba by Troszkę przeprojektować te, tych kosmitów pod względem, wiadomo, wizualnym i przede wszystkim zaprojektować odpowiedni gameplay. Wiadomo, że to się nie sprawdzało zbyt dobrze, bo po tych projektach z Halo 1 to przeszliśmy do brutów zamiast elitarnych, i oni nie spotkali się z aż takim zachwy zachwytem. Potem byli Prometeanie, którzy mieli dość prosta analogię do Covenantów, no więc to były takie dość oczywiste analogie, z którymi może trochę inaczej się walczyło, ale jednak czuć było, że to jest wszystko budowane na starych pomysłach. Więc stworzyć coś nowego, zaprojektować nowe, fajne pomysły. Już teraz się Halo może otworzyć na inne platformy, to nie, nie musi być projektowane, podpada, że wiecie, że trafiając w odpowiednio duży otwór w tarczy szakala, wystawia się on na tak długo, żeby na padzie mógł to w... Wychaczyć i zestrzelić. Można pomyśleć o tym i do samego sedna przejść, no bo jeżeli się zastanowimy, to w Halo 5 gra się dość podobnie do Halo 1. Też trafiamy w szczeliny w tarczach szakali, też walimy od przodu gruntów po głowie, żeby im wybuchały te głowy, też zdejmujemy tarcze elitarnych i rozwalamy ich headshotem, też zachodzimy hunterów od tyłu, żeby walić ich po miękkim. No to jest wszystko. To jest wszystko wtórne, to się cały czas powtarza, i to zostało tak dobrze zaprojektowane, że to się do dzisiaj sprawdza. Ale pora, myślę, stworzyć coś nowego, i tu potrzeba naprawdę porządnych fachowców i naprawdę ludzi, którzy będą w stanie zapewnić jakość halo, żeby pociągnąć na tych pomysłach w przyszłość. Dalej, Spartanie. Wyobraźcie sobie, że nie ma już żadnych znanych Spartan 2. I mamy Spartan, po prostu Spartan. Można zapomnieć o programach, bo na tym etapie myślę, że z programami Spartan, kolejnymi generacjami, niewiele można wymyślić. Są ci Spartanie, którzy zostali naprodukowani, minęło wiele lat i możemy się dowiedzieć, co się stało po zakończeniu tych wszystkich wojen. Może przemiana w Spartan miała na nich jakiś negatywny efekt, może część z nich umarła w cierpieniach, w jakichś wielkich chorobach, może przez w jakiejś chwili doznali jakiegoś mm, uszczerbku na zdrowiu zostali w jakiś sposób ograniczeni i to przyczyniło się do ich gorszej skuteczności w walce. Może pośrednie przyczyny właśnie zgonów. Oddalić akcję na tyle daleko, żeby powiedzmy Spartanie czwartej generacji byli tak starzy, jak teraz są Spartanie drugiej, żeby byli takimi, żeby program Spartan całkowicie zamknięto po odkryciu tych właśnie problemów, żeby świeży Spartanie zostali przesunięci do jakichś rezerw i żeby szukano dla nich jakiegoś ratunku. I, a ci, co pozostali, co jeszcze przeżyli, żeby byli jakimiś takimi, żeby na na dość często wracali do laboratorium, żeby móc zostać zbadanym, żeby może znaleźć w ich stanie zdrowia, znaleźć coś, co pomoże pomóc tym innym i zapomnieć o generacjach, jak już powiedziałem, niech to będą po prostu Spartanie. Trzeba ograniczyć ich, ich ilość, dołożyć im trochę jakiegoś tragicznego zaplecza, i sprawić, że będą ponownie wyjątkowi. Kiedy nie będą mieli tych całych pleców z innymi Spartanami, to będzie to wtedy możliwe. No i zapominając trochę o poprzednich generacjach, można spokojnie w przyszłości wywalić jakiś zwrot akcji, w którym się, ktoś się okaże Spartaniem drugiej generacji, albo Master powróci w jakiejś drugoplanowej roli, żeby... Być takim smaczkiem dla fanów i jakoś zakończy żywot, można sobie takie mocne uderzenie zostawić, na którym z gier i zapowiedzieć to nawet w kampanii marketingowej. I ja myślę, że jeżeli odpowiednio mądre głowy się do tego zabiorą, jeżeli podejmą odważne decyzje i zrobią porównywalny projekt, porównywalne osiągnięcie, osiągną coś. Jakością porównywalnego do tego, co zrobiło dawno temu Bungie, to Halo może trwać jeszcze przez wieki. Ale jeżeli będziemy dokładać do istniejącego kanonu rzeczy, które nie do końca będą się wpisywać w to, i kopiować pomysły z dawna i polegać cały czas na tych pomysłach z dawna i projektach, to to może się bardzo szybko wykoleić. I mam nadzieję, że już gdzieś tam jest plan na uratowanie tego świata, skoro już jakiś czas temu było mówione o planie na 10 lat uniwersum. A jestem praktycznie pewien, że po wydaniu Halo 5. Bardzo te plany się zmieniły i coś tam zaczęło się ruszać w siedzibach Microsoftu i Free for Free Industries. To jest mój pomysł na dzisiaj. Coś, czym się chcę podzielić z wami, dlaczego trudno kontynuować halo i jak to według mnie można zrobić. Więc dawajcie znać, co o tym myślicie, jakie są Wasze pomysły, a my widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki wszystkim za uwagę. Cześć!